I witajcie, jestem Heavy, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Smite od Zera do Rankeda. Nie pokażę wam. I chciałem nagrać takie 3 odcinki na mapie 3x3. Good luck and have fun feel. Takie 3 mecze na mapie 3x3, ponieważ są dwa zadania. Właśnie jedno z dokończenie z wojownikiem i właśnie chciałem zagrać Odynem. Dawno nie grałem, chyba od bety. Oj. Oraz co? Oraz tam są jeszcze dwa zadania z zabójcami. No myślę, że może być ciekawie. Bo wszystkie te jakby stwory, może znaczy stwory, ci bohaterowie, bogowie, znaczy są w walce wręcz się specjalizują, co może być ciekawe, bo jak wiecie, ja nie jestem najlepszy. Ogólnie mamy dobrze, ponieważ jedna postać z naszego teamu jest dalekodystansowcem, a u nich nie ma żadnego. Chociaż mają trzech, można powiedzieć, tanków. O Jezu. No tak jak mówię, planuję 3 odcinki z mapy 3x3, potyczka. Chociaż nie mówię, jak się pewnie wkurzę, jak będę przegram jakiś tam mecz, czy nawet dwa przegram, to mogę zagrać jakiegoś Arama, znaczy Arama, jakiegoś Turm. W celu, żeby się, kurczę, trochę rozbudzić. Co tu mamy? Co to jest? Umiejętność skok. Odyn skacze do wybranego miejsca. Krzyk kruka przywołuje stado kruków, które wywołują tarcze. Odyn dwukrotnie atakuje włócznią. Okej. No to się jakoś tu zróbmy. Myślę, że budki to jest dobry początek zawsze. I medytacja. No będzie ciekawie ze względu na to, że no zwalczył fizyczny wojownik, silna kontrolatura, wysokie obrażenia obszarowe. No będzie ciekawie, nie powiem. Enemy left the game. Nie wiem, czy mam się cieszyć z tego powodu. Co ty chcesz? Co ty chcesz? Ty tam nic nie rób. No mogłem przeskoczyć. Mniejsza o to. A ty kurcze gnoje. No, my też mamy w sumie dwóch walczących wręcz. No ale mamy tego jednego walczącego w sumie. Ło, to traktor trochę mnie przelagowało. Co on taki niewidzialny się, znaczy przezroczysty się stał. A nie ma żadnego skina. Skoczyłbym tam do niego. Aha, to tak działa, dobra. Bo wcześniej to on miał takiego jakby boosta obszarowego. Dodawał jakiś tam obrażeń czy coś. To było całkiem... Kurde, zaryzykowałbym. Nie no, nie warto. A, no dobra, ale nie dałem im killa. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Jak nie mają killa, to git. No szkoda, że tego czeka nie mam. To taka trochę niesprawiedliwa ta walka. No ale. O, umarł se. A tamten się wycofa. Zdąży. Niestety.
Co ty chciałeś zrobić, przyjacielu? Kurde. Ach, jeszcze mu się udało. No dobra, to spieprzyłem. Wybaczcie, że też się tak nie odzywałem, ale... no, chciałem to jakoś fajnie zrobić, no nie wyszło. Nie wyszło. Ale nie jest źle, nie jest źle. Mogło być zawsze gorzej. Pamiętajcie o tym, że mogło być gorzej. Mogłem filmować od początku, co ty masz za posywkę. Umrze w piersi włócznie, odzyska na stałe siłę fizyczną. Okej, ten tor jest tutaj groźny. Okej, w razie czego mam ulti. A ulti, jak wiecie, ono zatrzymuje wroga w takim właśnie pierścieniu. I mi chyba daje boosta. Muszę się jeszcze o tym przekonać. Kurde! No dobra, jeden za jeden. Jeden za jeden. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy też to było niepotrzebne. Ale myślę, że jakoś się to tam opłaci. Jak będziemy ich cisnąć. Myślę, że potem sobie to zrobię. No bo on tu ma takie dziwne te itemy. Oni mają w sobie sam ten fizyczny team, więc to można też jakoś wykorzystać. Tak myślę przynajmniej. Może się udać, nie powiem. Coś, co on zrobił? Coś ty zrobił, przyjacielu mój. Mój najdroższy. No, ładnie wrócił, ładnie. Sam, no znaczy dobrze, że wróci w ogóle. Kurde. Nie no, ten Ozyrys, on się robi na serio potężny. Wow! Good job! Wow, to było na serio mocarne. O, to na serio było dobre. A, tak, to by się przydało. No, myślę, no nie wiem, czy sobie na manę robić. Chyba sobie zrobię. Nawet ci zrobiłem tego, Blue. Nawet będę taki, dobra, ten czołg wrócił jej, on gra coś. Ale jest to. No to go można ładnie farmić. Tak szczerze powiedziawszy. Bo on nie będzie miał nic. Tak się... Kurde, chciałem ich zatrzymać czy coś, ale no nie wyszło. Znaczy ten... No niestety. No te wardy, no co prawda się przydają, ale... Tak nie sądzę, żeby na tym akurat... Ło, ta zabija tam ich. Ta ich niszczy. Tak, myślę, żeby też się tam ruszyć jakoś. No to logiczne było, że nie da sobie ze mną rady.
Szczególnie, że on ma czwarty level. Ja mam siódmy, to go można karać ładnie. No ale to jeszcze tutaj jest kwestia taka, czy się wyrobimy my, czy oni. W obrażeniach. Czy... W sumie generalnie, no to ja teraz sobie mogę zrobić coś też na obronę. Przeciwko nim. Bo jak widzę... To oni nic nie znaczą. Znaczy... A! Prawie. Myślałem, że znowu sobie go sfarmię. Okej, tak trochę ci pomogłem, przyjacielu. No ale nie na za długo. Kurde, mogłeś tam lecieć, przyjacielu. Byli zamknięci. No ale dobra, mniejsza o to. Coś na ochronę fizyczną. Ochrona, defensywa fizyczna. Nie chcę tego, a chociaż. To już bardziej. Ja bym musiał coś wymyślić. A to ten robi tak tymi mieczami. A tak, co mnie tutaj. Tak macha, tak? No 3-6 to nie są jakby bardzo dobre staty. Ta skill ma 3. To to wziął ten tylko. Przecież ty nic nie robisz. Kurde. A ten co zrobił? No nie, nie miałem szans nawet. Co? Jak? A, zdecydujcie sami. F7, co ty? Jeszcze nie. Ach, chyba fizyczna zadaje 4. Dobra, zróbmy sobie to. Tak dla spróbowania. Ja nie wiem, co powinienem budować. No dobra, już nas cisną. Już nas cisną, no ale to... Dobra, dobra, zniszczyli wieżę, ale zabiliśmy ich dwóch. On jest mocarny. Jakby nie patrzeć. Na niego coś trzeba zrobić, jakąś defensywę, jakąś kontrę, cokolwiek. Bo inaczej, no jak widzicie, nie wygląda to zbyt dobrze. I on kogoś zabił. Patrzmy jeszcze. Dobra, jeszcze udało mi się jakoś przeżyć. Nie wiem jakim cudem. Ale udało. To już tam lecę. Więc spróbuję coś zdziałać. On chyba barona robił. Dobra, całą ekipą możemy. No!
kurde, myślałem, że jeszcze zdążę skoczyć. Nie zdążyłem. A, szczerze, weź to. Olać już tam. Kurde. To jeszcze było. Szczerze, weź to sprzedaj. I rób to. Bo to może być lepsze nawet, powiedziałbym. To może być nawet lepsze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeszcze stówka. No dobra, nie zdążę już. Chociaż? No. Okej. No już jakaś tam ochrona fizyczna jest. Więcej many przede wszystkim też. Dobra, to wy sobie róbcie tam manę. O, zrobili barona. Mają barona. To już nie wróży nic dobrego. Są tak wzmocnieni. Jak jasna cholera. Musimy teraz przeczekać tą chwilkę. Tę chwilkę. Ten Merkury u nas tak... Kurde. O, czyli jednak będzie szturm. Jednak będzie szturm, bo ja muszę odreagować. Jeszcze... No, zginie. O, no nie idzie to najlepiej. Początek zapowiadał się dobrze. Ale no, nie końcówka. Już olać to już... Olać te... Kurde. No sam tam na nich nie będę leciał, bo to nie jest warte. To nie warte tego. No teraz to już trochę tak za późno bym powiedział, żeby cokolwiek kombinować robić. O, nie ma. Kurde, nie mogłem użyć żadnego skilla. Nie mogłem użyć żadnego skilla, to jest masakra. No go zabijesz, on jest easy. No dobra, nie zabijesz. No ale byliśmy blisko. Znaczy zawsze jest się blisko zwycięstwa, tylko no trzeba umieć to wyprowadzić do końca. Tam leci zara Odin i kurde robi pogrom. Ty, ja jeszcze 12 poziomu nie mam, to jest najlepsze. Zemsta. A jednak. Ja mu teraz, no... Można powiedzieć, że troszkę ukradłem killa. Tak nie mówiąc już... Że mniejsza o to. Dobra, ja bym się cofnął mimo wszystko. Mimo wszystko bym się cofnął, żeby mieć to. Okej, czarek znowu wyszedł, ale to nic nie oznacza. I wziąłbym ten szał. Ale oni was gniotą, a wy ich atakujecie jeszcze. To ma tyle właśnie sensu. Że nie rzucają się w team fighty. Ale kurde... Co, oni zrobili tego barona?
Nie, nie zrobili. Dobra, to ja może tutaj pochronię trochę. Tak, mają barona. Zrobili go. Kurde gnoje. Czemu robicie barona? A my nie. No i po co kupiłeś tego Warda? Znaczy, ma to jakiś tam niby sens. Ale kurde, jak ja sam się rzucę, a oni nie. No tu już należy uciekać, bo to mimo wszystko oni są ocalni, to trzeba jakoś grupowo, jakiś grupa, ale kurde, Merkury, no dobra. No ta jeszcze se znika. Myślicie, że ja was nie widzę? No mógłbyś się tu pojawić i mógłbyś zrobić jakiś tam delikatny pogrom. Ale no... O kurde. A! Jeszcze mnie ścieknął. Myślałem, że dam mu radę. Ale kurde coś... Trzeba coś na siłę zrobić. Coś takiego na przykład. To wtedy ma więcej sensu niż ta obrona. No, no ale zabij go, no zabij ich, no co ty robisz? Czemu się wycofujesz? Gemini! Proszę cię! Zabiłabyś ich. O Boże. Nie, no jestem kiepskim wikingiem, jak to ogłosił jeden z tytułów. Zobaczymy, czy później będę lepszym wikingiem. A może nawet będę lepszym Egipcjaninem, kotkiem. No, ale żeś strzeliła z tego skilla. Nie no, nie za bardzo nasikają. No, ten tor tam niszczy. Nie wiem, czy się opłaca atakować. Jak on przeszedł przez to? Ja. Nie wiem, to już sobie głosuje, niech sami głosują. Ja już to chrzanie. Ten. Nie no, już walczmy do końca, nie? Tak, ja wiem, że może być to troszkę nudne, ale może być comeback. Może być comeback, tam nic nie przeczę. Nie przeczę temu, bo zaczynamy się jakby trochę odrabiać. A, no ale. No ale. Że ja też trochę dziadowsko gram, że ja za bardzo lecę do przodu, bo ja wiem, że ja jestem tym całym pieprzonym Odynem. Jakby to tak powiedzieć, walczącym w zwarciu. To też mnie może troszkę. Troszkę jakby nie demotywować, ale... Gdzie ona poszła? No, zabiłeś w końcu kogoś.
Dobra, ale przynajmniej stracił tego pieprzonego buffa. Jeden przynajmniej buffa stracił. To dobrze. To już daje nam jakieś szanse. Jezu, ja mam 14 level, ale już mam full builda. Okej, okay, no pod wieżą bicie to nie jest też za dobre. Dobra, to nie miało najmniejszego sensu. Co ty chcesz osiągnąć, przyjaciel? Okej, okay, no dobra, zatrzymałeś mnie, ale co ci to dało tak na dłuższą metę? No mi też to nic nie dało za bardzo, ale... No i zaraz mnie... Okej, okay, to było ładne. To ładnie zrobiłem. No i widzicie, już jakieś tam... Coś tam się zaczyna dziać. Może nie... Jeszcze tak nie jest idealnie. No jak go zabija ten... Chuck. No chociaż on też już sobie jakieś tam buildo zrobił. Nie chcę się na niego samemu rzucać. Okej, okay, to było ładne. To ładnie zrobiłem. To należy... Okej, okay, dobra, to już głupio zrobiłem. Ale tego Tora ładnie zabiłem, tego Tora ładnie zabiłem, to należy przyznać. To napiszcie teraz w komentarzach, tego Tora to ładnie zabiłeś. Bo to było naprawdę ładne. Jezu, ten mecz już trwa pół godziny. Jednak chyba pamięci mi nie starczy. No co ty zrobiłeś, Merkury? Ja płaczę. O, no to nawet nie musiałaś ultować. Ale ja oglądam tego Merkurego, jak on gra, ja płaczę, nie? Kto to jest ten Borgs? A, no ty. No, już się coś tam zaczyna dziać. Coś się zaczyna dziać. Czy ładnie, czy nie, to jest kwestia sporna. Comeback is real, jak to się mówi. Nie chcę tam się rzucać samemu, bo to jest bez sensu. Co on wziął? Eliksir obrony. Okej. Okay. Ukradnijmy go. Okej, kto go zabił, nie wiadomo. Znaczy, bo chce osiągnięcie dostać. Double kill.
Okej, okay, ładny double kill. Dobra, to było ładnie zrobione. A, ale dobra, ty tam mnie zabił, a nie oni. Tyle dobrze. Tyle dobrze. Straciłem co prawda tego buffa, ale już to krzanie. Już to krzanie. No ten u nas odszedł Merkury, więc... Chociaż on i te, tak za dużo nie robił. Ale, no nie powiecie, że nie zaczęliśmy odrabiać. Ja 10-14... skilla 9-5. No coś dobrego się dzieje. Zaczyna się przynajmniej dziać. A ja mam ten 18 level, oni tam mają 19, 20. No ten czak jest w tyle, bo go nie było. Ale ta muzyczka jeszcze w tle. Ta japońska. Ta pizda się odeszła. No oj, oj, dasz sobie radę, przeżyjesz? Nie. Tam już ci lecę pomóc w jakiś tam sposób. Patrz jak sobie uciekł. Chodź tu. Gdzie ona była? Ona se uciekła. No ładnie, fajny teamfight. Fajny. Naprawdę, mi się to podoba. Takie lubię. Że ona se ucieka w trakcie, kiedy ja się pizgam ze wszystkimi przeciwnikami. Co ona ma? Co ona wzięła? Co? Oho, no dobra, no to tomato. Tomato. Tomato to ten. Tomato to pomidor, nie? Potato to ziemniak, dobra. A jednak jest. Ten czak ma niby najwięcej śmierci, ale ma też jako drugi najwięcej zabójstw. Więc no, zobaczymy. Ale my jesteśmy w stanie ich zabijać. To jest prawda. Ale nie jesteśmy w stanie walczyć grupowo. Bo jak zaczyna się jakaś tam walka, to jedna osoba ucieka. Gdzie ty idziesz? Demoniczny król byk. A, my zdobyliśmy. No i sobie tu zostańcie. No, gincie. A jednak, ja ginę. No i se umarłem. O, to trochę chyba przegraliśmy. Chociaż, kurde, niewiele brakowało. No, GG. No to była naprawdę dobra gra. Jedna z niewielu takich dobrych gier. I Odin zaczął mi się podobać jako postać. No to była dobra gra.
Dobra. Gdyby Merkury nie odszedł i jako tako grał, to moglibyśmy nawet wygrać. Bo na serio zaczęliśmy się odbijać, tylko u nas jakby szwankowała gra wspólna, gra drużynowa. Ale tak, to GG. To była bardzo dobra gra. Nie należy mówić, że nie. New Quest, nocna zabawa. No zaraz zobaczę. No nie ja zabiłem tego. Ale co to jest za nocna zabawa? Rozegraj 5 meczów. No to co to jest za problem? No ale dobra, mniejsza o to. Dwie gry jako wojownik. Łaska Smite. Dobra, ale to było na tyle. Ja się będę z wami żegnać. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie coś zapytać, coś dogadać, miał poprawić, piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się spodobał. I chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.